Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak użyć kontrolki input naszej aplikacji Bubble. Ta kontrolka pozwala nam przyjmować podstawowe dane i informacje od naszego użytkownika. Jak to zrobić? Przejdźmy do nowej strony. Zróbmy sobie stronę, nazwijmy ją test. Tutaj potestujemy sobie i poznamy kontrolkę input. Jest tutaj w input forms, jest pierwsza na samej górze i pozwala wpisywać naszemu użytkownikowi różne rzeczy. Mamy ją sobie, możemy wybrać jej jakąś nazwę, input, nowa kontrolka. Możemy wpisać sobie placeholder, czyli coś, co wyświetlimy naszemu użytkownikowi, aby go zachęcić do wpisania. Na przykład wpisz coś ciekawego. Możemy zbindować to z czymś w naszej bazie danych. Od razu na dzień dobry czymś wypełnić. Zostawimy sobie to puste i możemy wybrać format naszego tekstu, to co tutaj wpisujemy. Możemy wybrać tekst, e-mail, hasło, jakąś liczbę, liczbę z przecinkiem, adres, numer telefonu formatowany w amerykański sposób, procenty, jakąś walutę, datę, datę w stylu europejskim oraz tekst, ale tu jest numbers only, czyli tylko liczby. I później, jak mamy coś takiego, możemy sobie zaraz potestować, zrobimy duplikaty tego. Więc zróbmy sobie duplikat też na przykład na e-mail. Zróbmy duplikat jeszcze na hasło. Zróbmy duplikat na liczbę. Zobaczmy, jak to wygląda. A jak już coś tutaj nasz użytkownik wpisze, to od razu sobie wyświetlimy to wszystko. Więc wykorzystuję do tego tekst. A żeby wyświetlić coś z inputa, wystarczy sobie wziąć tę kontrolkę i wziąć opcję value. Tak samo sobie zduplikujemy te nasze teksty, żeby nam się wyświetlały wszystkie. I pozmieniamy sobie kontrolki. Copy 2, copy 3. OK, i zróbmy preview. I tak samo w workflow można wykorzystać te wartości z inputa, aby sobie wpisać na przykład do bazy danych albo gdzieś indziej wykorzystać. Tutaj wpisujemy cokolwiek. Tutaj mamy adres e-mail, więc jak mam adres e-mail i wpisałem coś niepoprawnego, co nie jest adresem e-mail, to krzyczy mi Bubble na dzień dobry, że hej, to nie jest poprawny adres e-mail. I teraz tutaj już jest poprawny, jak dopisałem coś takiego. Następna kontrolka typu hasło. Zobaczcie, że od razu Chrome wyłapał, że to jest typu hasło i proponuje mi użycie jakiegoś hasła. Jak tutaj jakieś wpisuję hasło, to ono od razu robi kropeczki i ukrywa nam. To bardzo sprytnie. Od razu w value można sobie podejrzeć, co to hasło wyświetli. To nie jest zaszyfrowane jeszcze, tylko jedynie ukryte dla użytkownika, więc wyświetlanie tego od razu tutaj no nie jest dobrym pomysłem. No i ostatni element to są liczby. Jak wpisuję liczby, jest wszystko super, ale jak wpisuję sobie jakieś literki, to niestety już nic nie wpisuję. Więc Bubble w tej kontrolce input umieścił troszeczkę fajnej logiki, właśnie walidację na przykład do maila, albo ukrywanie haseł, albo walidację tylko, żeby na cyfry przyjmować. I można tutaj sobie powybierać jeszcze inne takie rzeczy, na przykład, że ta kontrolka nie może być pusta. I tym sposobem można łatwo przekazać jakieś fajne rzeczy do naszej bazy danych, albo wykorzystać workflow, albo po prostu wykorzystać, tutaj wziąć od użytkownika i wyświetlić gdzieś indziej, wysłać w mailu dalej. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!